Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dekru Motorfest, chociaż teraz jesteśmy w Dekru 2. Dzisiaj sobie sprawdzimy jedną ciekawą rzecz. Jak odpalasz Dekru Motorfest za pierwszym razem, masz możliwość przeniesienia sobie wszystkich samochodów, większości samochodów z Dekru 2 do Dekru Motorfest. Ale co jeśli przeniesiesz te samochody, zagrasz znowu w Dekru 2 i będziesz chciał nowo zdobyte w Dekru 2 przenieść do Motorfesta? Czy jest to możliwe? Właśnie odblokowałem sobie nowe auto. Jest to taki futurystyczny motherfucker. Zobaczcie, jak to wygląda. Przeszklony dach, wszystko super tu wygląda, nie? Ten środek i tak dalej. I strasznie jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał w Motorfeście, prawda? No fajne auto. Wiadomo, że lusterka wsteczne czy tam boczne nie będą działać, nie? Jak tutaj w Dekru 2. Ale tak, odpalamy teraz Motorfest. Wchodzimy sobie w opcje ustawienia gry. Zjeżdżamy na sam dół i mamy tak: importuj moją kolekcję, import udany, ale nie jest to podświetlone w żaden sposób. Importowanie pojazdów może zająć trochę czasu, opcja ta działa tylko wtedy, jeśli posiadasz zapisany stan gry z Dekru 2. I teraz pytanie, czy ten samochód, który sobie zdobyłem tam, pojawi się w mojej kolekcji teraz w Dekru Motorfest? Wchodzę sobie w pojazdy, wybieram markę, to była marka Proto. Proto. No i patrzymy, to są samochody, które występują w moim garażu, ale tego pojazdu tutaj nie widzę. Możliwe, że go w Dekru Motorfest nie ma. I zobaczymy, czy mogę go sobie na przykład kupić. Czy on jest w ogóle dostępny w grze? Też jest w sumie istotne, nie? Jeszcze raz, marka Proto, mamy Proto. I tu są wszystkie pojazdy z tej marki. No kurczę, samochód jest! To jest Proto Lucky One, tylko że go nie ma w tej edycji tutaj specjalnej, więc może ta edycja specjalna pojawi się jakoś później. I teraz tego samochodu nie mam. Ale tak, mogę sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Wejdźmy sobie w katalog pojazdów. Zobaczmy sobie jakąś tutaj furkę, której jeszcze nie mam. Jak ją kupię w Dekru 2, to czy dostanę ją tutaj? O. Ej, możecie mi powiedzieć, dlaczego Demon jest tak zajebiście drogi? Na szczęście tańszy jest Hellcat. Kosztuje 280 tysięcy, niewiele mi brakuje, a właściwie to kupmy sobie go za te crew points. Z tego co zauważyłem, to te punkty nie przychodzą do następnej części. No i sprawdzimy, czy uda się, bo może tamten samochód był jakiś wyjątkowy, nie? A ten widziałem, że już jest tam w Dekru Motorsport, Motorfest. Przenosimy sobie, okej. Okay. No i fura, ja sprawdzę jeszcze, czy ją na pewno kupiłem. Kupiono, pojawiło się kupiono. Pyk. Ona się tam powinna gdzieś zapisać, mogę jechać, wszystko gra. Okej, przechodzimy z powrotem do Motorfest. Okej, wchodzimy w ustawienia gry, znowu zjeżdżamy na sam dół. Pojawia się import udany, tak samo jak wcześniej, nie mamy jakiejś opcji, żeby ponownie sobie zimportować te rzeczy, więc domniemam, że może to się robi automatycznie. Albo faktycznie tylko jeden raz można to zrobić. No dobra, sprawdźmy. Chodźmy sobie w profil i szukamy Dodge'a Hellcata. Marka... O ile będzie, nie? Może go nie być. O kuźwa, pojawił się. Wow. Ej, nie musisz tego ponownie klikać. Samochód pojawia się w grze, ale sztos. Ej, nic nie trzeba robić. Po prostu kupujesz furkę w Dekru 2, ona się automatycznie synchronizuje z Motorfestem. Czujesz to? What the hell? Widzieliście przed chwilą, nie? Że się wczytało. Nawet nie musiałem nic klikać. I co wy na to? I proszę bardzo. Mamy sobie naszego Hellcatika w Dekru Motorfest. Kupionego w Dekru 2 po wcześniejszym jeszcze zaimportowaniu samochodów. No i czego więcej chcieć, ziomek, no? Tak powinno być. Nie pozostało wam nic innego, jak łatwe zdobywanie kasy w Dekru 2, tam kupowanie samochodów i przenoszenie ich do Motorfesta. Zasubskrybujcie, jeśli podobał wam się mój eksperyment i do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, hejas!